dzisiejszym odcinku zrobiliśmy najlepsze konta na świecie. Hagi Wagi, Kissy Missy i wszystkie mody do Hagi Wagiego. Zapraszam i subskrypcja z dzwonkiem, łapka w górę. Lecimy! A więc pierwszym outfitem, który chcę zrobić w Robloxie, to Hagi Wagi Popit. To jest najgłupsze połączenie, ale dzisiaj robimy wszystkie możliwe skiny do Hagiego Wagiego. Tak, Hagi Wagi, wpiszmy sobie w Robloxie, nic takiego mi nie wyskakuje. Kurczę, Roblox, mógłbyś mi ułatwić. W ogóle w Robloxie przez jakiś czas był Hagi Wagi, tylko Roblox go usunął, bo uznali to za niestosowne. Ej, dobra, bierzemy to, na pewno, to jest 100% legitne. Zobaczcie, kupuję to, dobra. Teraz kupujemy sobie spodenki Hagi Wagi. Dobra, weźmy te na przykład, to będzie bardzo dobre. Zaczynamy, tak jak mówiłem, od Hagiego Wagiego, a potem kończymy na najlepszych modach do Hagiego Wagiego. To płaczące dziecko jest idealne na jego skina. Dobra, blue, coś trzeba blue. Blue head. Okej, to będzie idealne na sam start. Niebieska maska blue. To będzie naprawdę świetne, bo to zakryje mi całą twarz. Jeżeli by się dało coś znaleźć lepszego, to bardzo bym był wdzięczny, ale chyba się nie uda. Więc weźmy to. Spróbujmy znaleźć w face'ach coś. Wow. Co to są za face'y? Okej, tu mamy jakieś buzie do Hagiego Wagiego. Okej, te twarze wyglądają trochę jak Hagi Wagi, ale dalej to nie jest to. Szukam sobie tutaj. Jezu, jakie dziwne itemki ludzie robią, serio. Okej, weźmy The Smile. To idealnie pasuje pod Hagi Wagi. Hagi Wagi, no. Dobra, czy to jest maska Dreama? No nie wierzę. No nie wierzę, to jest maska Dreama. Ja ci kręcę. What the mask is. Okej, teraz tak, szukamy kolejnych. Tu mamy jakieś wiele twarzy Hagi Wagiego. To też kupmy. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Jestem ciekaw bardzo. O, nad komentarze. Wszystkim się bardzo podobało. Wcale nikt jej nie wyzywał, bo jest taka dziwna. Mamy tutaj Shreka po roku w Rosji. To tego, ja to podziękuję tej twarzy. Niebieskie włosy. Okej, to jest nawet spoko. Nie jakieś mega, ale może być. Dobra, więc tak, zakładamy. Po pierwsze zacznijmy od tego na twarzy. Smile face'a to... O nie, nie można dwóch naraz założyć. Co to jest? Dlaczego tak nie można zrobić? Dobra, to never mind. Zrobimy tak. Damy sobie po prostu skórę inny kolor. A taki Hagi Wagiowy. Dobra, czy już mamy wszystko ustawione? Mamy to. Załóżmy jeszcze mu to. Zdejmijmy niestety Fireouta i moje zwierzaczki kochane, które kocham. Ale muszę je zdjąć. Dobra. I uwaga, nasz outfit zaraz będzie gotowy, tylko jeszcze zmienię skitona i chodźmy na jakąś grę. Boom! Outfit wygląda w ten sposób. Lol, jakie kozackie. Wiecie co, ja mam plan, żeby to teraz zapisać i zrobić na końcu ocenę. Na przykład Simonowi damy, żeby ocenił i ten, który wygra, dostaje Robuxy. Łagi. I dlaczego ja mam w moich outfitach gołego gościa? No nie. Ruskie dziecko mam outfit. Dobra, muszę usunąć, czekajcie. Usunę na przykład gang. Okej, skoro mamy pierwszy outfit do konkursu, weźmy teraz Kissy Missy. Kissy Missy to jest najlepsza, bo najlepszy mod do Hagiego Wagiego. Według mnie, moja opinia, nie hejtuj mojej opinii, co? Co? Dobra, nie wiem, co ja mówię w tym odcinku, ale kupujemy najpierw jej strój oczywiście. I teraz, ona jest dziewczyną i ona ma różową twarz. Trzeba wpisać pink. Ojeju, to jest za dużo takich... Nie te gest itemków, trzeba... Head, nie, może face, pink, no... No nie, nie ma nic takiego fajnego. O, tu możemy... Okej, coś tutaj już lepiej wychodzi, a jeszcze jakbyśmy dali w twarze... Okej, to wygląda jak Kissy Missy trosze. Okej, ma różową maskę, to jest takie spoko. Oczy Kissy Missy, zobaczcie to. To jest idealne na oczy Kissy Missy. Dobra, pierwsza rzecz mamy na zieloną. Czy twarz Kissy Missy ma taką? Nie, to nie jest taka Kissy Missy. Co to jest za twarz? Kto to robił? No nie, tego na pewno nie będę brać. Aha, dostałem bana? Czekajcie. Co jest, że coś jest niedostępne? Dostałem bana podczas odcinka? Nie! Co jest, katalog jest aktualnie niedostępny? Ej, dostałem bana, czy ja dostałem bana za ten outfit? Popatrzcie na tą twarz. Roblox popatrzył na to i powiedział: banuję cię! Dobra, nie, to jest po prostu bug chyba jakiś. O, już odbugowało, dobra. O, idealne oczy dla Kissy Missy. Czy? Zobaczcie też to! Zobaczcie to! To. Bierzemy sobie to. Różowe włosy, jeju, Roblox, ty mi podsuwasz to, co chcę dosłownie. Dobra, jest pink, bomb. Pink jeszcze tutaj dajemy sobie. Różowe. Okej, weźmy jej teraz ponytails, czyli takie, wiecie, jak to się nazywało? Takie kokardy? Wiecie, no... No nie wiem, jak to się... Zapomniałem, jak to się nazywało. Takie, wiecie, w lewo i prawo macie włosy. O to chodziło, ale bardziej różowe. Takie coś, co nie? Jeszcze takie mega różowe. No, no.
What this? Nie to, my friend. Dobra, weźmy. Jest, dobra, mamy to, widzowie, mamy to idealne coś. Okej, okay, teraz załóżmy dla Kissimissi outfitik, więc czemu on ma dwie twarze? Załóżmy tu, załóżmy to. Te oczy w ogóle bym wolał chyba. Załóżmy jeszcze. Dobra, te włosy będą lepsze, te włosy będą najlepsze, te włosy będą epickie. Dobra, jeszcze weźmy sobie to, załóżmy, jako kolejna rzecz. Jeżeli chcecie założyć więcej rzeczy niż jedną, wchodzicie po prostu tutaj i wpisujecie ID, bang, i macie więcej rzeczy. Bo czasem na Robloxie się nie da paru rzeczy dodać i no. Okej, okay, ona jest obrócona tyłem, zobaczcie. Ja już widzę jej piękność, tylko czekajcie. Załóżmy jej różową skórę i zmieńmy jeszcze oczy, bo one nie pasują na te, nie? Chyba tak będzie najlepiej, chyba tak będzie the best. Okej, okay, jesteśmy na jakimś Poppy Playtime Tycoonie. On wygląda całkiem spoko. Ej, Fireout tu jest! A tak serio, to jest mój tycoon. No nie! Już wam pokazałem outfit, który jest ohydny, no. Czekajcie, bo coś tu się nie dodało. To wygląda tak ohydnie to w ogóle. Nie no, zaraz zobaczycie, zaraz go poprawię. Uwaga, uwaga, teraz ostateczny outfit i... Wow! Co to jest za ohydztwo? No nie! Kto robił ten outfit? Dlaczego ja nie widzę swojej twarzy? No dobra, no. Zapiszmy go, Simon będzie oceniać dzisiaj, więc mam nadzieję, że ten wygra. Mam nadzieję, że Kissimissi wygra. Dobra, więc zapisujemy ją jako Kissy Bassy. Napiszmy więc Kissimissi. To jest outfit dla pani Kissimissi. Dobra, i teraz zróbmy outfit dla tego typeczka. Znacie go chyba z tej bajki, którą oglądaliśmy często na kanale. On ma takie dwie ręce, jest cały żółty. No i ciągle Hagiwagi się z nim bawi, troluje go. Ogólnie to są najlepsi koledzy, ale się boją siebie. No wiadomo, o co chodzi. Na razie mamy tylko te dwa outfity, one są takie... Ten jest fajny, ten średni, więc zacznijmy robić ten. Okej, okay, na sam start chciałbym znaleźć łapki. Wiecie, te łapki od Hagiego Wagiego, więc trzeba red hand wpisać. O, haha! To jest właśnie to! Nie no, to nie jest to. Trzeba coś lepszego znaleźć. Hand, może hands. Znajdźmy sobie. Hands. Okej, okay, jest żółta ręka. Tam była żółta, to była niebieska i czerwona. Nope. Kurczę, ciężko będzie coś takiego zrobić na Robloxie, serio. Okej, okay, mamy tutaj niby niebieską rękę, co nie? Więc ją weźmy. Ty się zrób. Okej, okay, teraz przydałaby się czerwona ręka. Czerwona ręka, niczym moje gacie, które nosiłem podczas choinki. Tak naprawdę to nie nosiłem żadnych gaci, ale po prostu tak mówię, żeby cokolwiek mówić, bo nie mogę znaleźć czerwonej ręki i to jest jedna czerwona ręka, jaką widać tutaj. No nie, czemu to tak wygląda? Czemu tak wygląda sytuacja w Polsce? Czemu? Hunt, dobra, wpiszę po prostu hunt, no nie mam innej opcji. A mamy tutaj takie coś, kurczę, nie ma żadnych rąk kolorowych. To jest naprawdę tragedia, to jest po prostu tragedia. To jest naprawdę, naprawdę, naprawdę nubowskie coś, to jest nubowska sprawa. Dobra, no to nie mamy nic oprócz tego. No nie wiem, jak to wyjdzie, ale spróbujmy. Spróbujmy, załóżmy mój goły outfit, żeby zacząć robić mój outfit. Cyk, goły outfitik założony. I teraz możemy zakładać, zaczynamy od żółtej skóry. Dobrze, teraz twarz, nie wiem, czy zostawiamy taką? Ej, właśnie, jeszcze muszę żółte gacie jakieś znaleźć. O, jest żółte, dobra. Yellow demon. I teraz tak, koszulkę też trzeba żółtą znaleźć. Jestem do koloru, do wyboru do koloru, dobra. I teraz ten shirt zakładamy sobie oczywiście, cyk. Pancy sobie zakładamy oczywiście, cyk. I teraz tak, twarz jest założona. Twarz taka niech zostanie. Ej, dostałem bana? Czemu mi outfit się nie wyświetla? A jest, wyświetla, dobra. Taki kolor jest outfitu, no set, spoko. Twarz on miał, no taką, czekajcie, no taki bobas, taki duże oczy, takie coś, no takie coś może. Myślę, że smile face będzie idealnym odwzorowaniem. Teraz załóżmy mu to i załóżmy mu to i jest gotowe. I za chwilę sprawdzimy, jak wygląda nasz outfit gracza. Okej, okay, niestety nie pokażę wam go w grze, bo niestety żadna gra nie była odpowiednia. Więc uwaga, zobaczcie to. To jest to nasz outfit. Kwe. No nie wiem, czy jest dobry. Czekajcie, jeszcze mogę coś tutaj zmienić. No nie umiem lepszego. No co? O, to będzie lepsze. Jak dodamy jeszcze taką kulistą główkę. No, i teraz outfit wygląda całkiem spoko, zapiszmy go. Ciekawe, jak Simon je oceni, no ja jestem mega ciekaw. Dobra, zostały nam jeszcze dwie postaci, Killy Willy i ta laleczka. Dobra, zacznijmy od Poppy Playtime laleczki. Ona wygląda w ten sposób. O, to będzie najlepszy wygląd, okej. Ej, ale serio nie ma nic z Poppy Playtime'a. Nie gadajcie, że w Robloxie naprawdę nic nie ma. Dobra, to tak, doll, może wpiszemy laleczka. Lalka, tu nic nie wygląda jak lalka z Allegro. Ale no, może coś będzie, dobra, to. Laleczko, laleczko, laleczko.
buteleczką. Nie ma nic. Poppy shirt. Poppy shoes. Poppy. Wszystko. Tak, załóżmy sobie to, załóżmy sobie to. Skoro mamy te rzeczy, to może coś będzie z Poppy? Nie ma, no dobra. Red hair, ona ma czerwone włosy na pewno. To jest pewne, z kim on nagrał tę perełkę? Które to są? O, te mogą być. Dobra, te jednak są dready chyba. Ponytails red. O, mamy to, czego chciałem. Ponytails red, czyli to coś. No raczej nic lepszego nie znajdziemy, więc przejdźmy dalej. I niebieskie oczy. Okej, okay, to jest to. To jest ten mankament, niebieskie oczy. Niebieskie oczy, niebieskie oczy. Jest, to jest to. 150 robuxów, jeszcze tanio, pięknie i pod ręką, jak to mówią. Nikt tak nie mówi. Dobra, jak to się jeszcze nazywa, czy ktoś wie? Takie coś, wstążki? Nie wiem w sumie. Adorable blue wstążki, idealne. To są idealne wstążki, chyba prawie. No prawie idealne, dobra. Możemy zacząć się przebierać, jestem ciekaw naprawdę, co Simon lub Cheetos wybiorą. Który według nich outfit będzie najlepszy. Dobra, to weźmy sobie girl package'a. To jest pewne, okej, okay, zakładamy. I teraz kolor skóry taki bardzo blada ona jest, okej, okay. Jak no, jak ta laleczka, no dobra. I teraz cyk, 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 cyk. Chyba wszystko, uwaga. Za chwilę zobaczymy nowy outfit laleczki, tylko jeszcze. Dobra, chyba już wszystko jest gotowe. Jeszcze tak, o, głowę jej może zmieńmy. Albo dobra, uwaga, 3, 2, 1. O, pokaż się, lalko, pokaż się. No czemu jak się dokładuje akurat? Wow. Jakie kozak, zobaczcie to. To jest piękne, to jest to. Dobra, skoro mamy 4 aż skiny, to wpiszmy tutaj laleczka. Oh yeah. Oh yeah, let's go. No i mamy 4 piękne skiny, naprawdę przepiękne. To teraz dajmy je ocenić Simonowi lub Cheetosowi, kto tam będzie. Dobra, Cheetos, ile dajesz temu od 1 do 10 skinowi? No, myślę, że za ten uśmieszek dam 8 na 10. Yes. Dobra, kolejny, ile dajesz laleczce? O, ta wygląda już lepiej. Daję jej 9 na 10, ponieważ taki trochę... Albo nie, w sumie 10 na 10. Yo! 10 na 10! Cheetos, jesteś dobrym dzieckiem. No wiem, wiem. Dobra, teraz... o coś, proszę. Proszę, oceń to! A w ogóle wiesz, kto to okay. jest? Tak, to jest jakaś główna postać? No, no. Dobrze, no to... no, oceniam ją... 5 na 10, no bo niestety, no tak. Czyli odpada. Mi... Tak, niestety tak. Dobra, i Kissy Missy. O kurczę, no to tutaj myślę, że też 8 na 10, ponieważ jest to siostra Hagiego Łagiego, więc. Dobra, czyli wygrywa laleczka. Okej, dzięki za oglądanie, siema, już koniec z outfitami. Seria z outfitów zostaje usunięta, żartuję, będzie jeszcze 50 milionów odcinków. Nara.